Nie, życie jest piękne. Urodziła się w Poznaniu w 1911 roku. Od dziecka marzyła, żeby zostać lekarką na misjach. W wieku 17 lat zaczęła studiować medycynę, no i angażowała się w akademickim kole misyjnym w Poznaniu. Ja zawsze mówiłam, że byłam lekarzem, a takiego berbecia. Potem chciałam być lekarzem na misjach. I koniec. W tamtych czasach nie wysyłano jednak świeckich kobiet na misje. Na spełnienie swoich marzeń musiała trochę poczekać. Podjęła pracę w szpitalu miejskim w Toruniu, a potem w Gdańsku. Kiedy miała 28 lat, na świecie wybuchła wojna. Zaangażowała się w działalność podziemia, dostarczając lekarstwa do oflagów, do więzień i do obozów. Ja byłam w AK. Należała do Armii Krajowej, była porucznikiem i nosiła pseudonim Doktor. W czerwcu 1944 roku została aresztowana. Po dwóch miesiącach wypuszczono ją na wolność. Dowiedziawszy się o ciężkim stanie zdrowia swojego brata, zdecydowała się na potajemne opuszczenie kraju i wyjazd do Hanoweru w 1946 roku. Następnie wstąpiła do kobiecej służby wojskowej przy armii generała Maczka i pracowała jako lekarka w szpitalach. W Anglii ukończyła kurs medycyny tropikalnej i w końcu, po 39 latach czekania na spełnienie marzeń, została misjonarką. Z Anglii wyjechała do Ugandy, gdzie pewien biskup poszukiwał lekarza do tworzącego się leprozorium. W marcu 1950 roku dotarła do Fort Portal, gdzie pracowała przez rok u sióstr franciszkanek, a od stycznia 1951 roku zamieszkała w Bulubie nad jeziorem Wiktorii. Prowadziła ośrodki zdrowia w Bulubie i w Nędzędze. Była pierwszym i jedynym lekarzem pracującym w Bulubie, co zmusiło ją do wykonywania również zabiegów i operacji, które wykraczały poza jej specjalizację. Pracowała w prowizorycznych warunkach, bez laboratorium. A mimo tego zdecydowała się też zająć histologią, badaniem wycinków skóry trędowatych, między innymi w celu ustalenia aktywności trądu. Dzięki jej zaangażowaniu i odwadze, no i wielkiemu sercu, udało się rozbudować szpital z pieniędzy, które spływały z całego świata. Spędziła 43 lata wśród trędowatych. Stworzyła ośrodek leczenia trądu. Była jedyną białą misjonarką, która została na miejscu w czasie mordów plemiennych pomiędzy Tutsi i Hutu. Badała trędowatych bez rękawiczek. Chciała przełamać społeczny lęk przed chorymi na trąd. Nazwano ją matką trędowatych. Tych dotykałam i leczyłam, a potem myłam ręce i nawet za dużo myłam tych rąk tylko po to, żeby pokazać. Zmarła 27 listopada 2014 roku, mając 103 lata. Jest kandydatką na ołtarze. I myślę, że to może być zaraźliwe. Ona się nie boi, to dlaczego ja nie mogę się tym brakiem lęku zarazić? Doktor Wanda Błońska. Człowiek z misją. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli my w pewnych okolicznościach nie zadziałamy dobrem, to ten rogaty będzie działał złym.